Islamską kulturę widać i słychać w całej Turcji, ale myślę, że coraz więcej ludzi odkrywa ważną rolę, jaką kraj ten odegrał w historii chrześcijaństwa. Jedno z ważniejszych miejsc w tym kraju to Tars, tam bowiem urodził się święty Paweł, apostoł narodów. W starożytności było to bardzo duże miasto. Szacuje się, że w czasach świętego Pawła liczyło prawie 500 000 mieszkańców. Dziś mieszka tu około 200 tysięcy ludzi. Z czasów świętego Pawła pozostało niewiele zabytków. Na początek docieramy do studni świętego Pawła. Obok studni znajdujemy pozostałości jego domu. Apostoł narodów spędził tu pierwsze lata swego życia. Udając się dalej w głąb Tarsu, przemierzamy uliczki miasta, na których toczy się zwykłe życie. Docieramy do drugiego ważnego miejsca w tym mieście, związanego w sposób szczególny z apostołem narodów. Jest to kościół Pawłowy, dziś muzeum. Starożytny kościół ormiański z XVIII wieku. To jedyny kościół katolicki w Tarsie. Chociaż zamieniony w muzeum, od niedawna jest tu możliwość sprawowania Eucharystii przez przybywających katolików. Miasto Pawłowe wita nas słońcem i dużą życzliwością mieszkańców. W Tarsie odnajdujemy jeszcze dawną rzymską drogę. 70 cm in width. Wide. Came to Tarsus. Hadrian. Visited Tarsus and they added and preserved it very well. There's another one near Napoli in Pompeii. Visible volcanoes lavas covered it. It's very similar. Yeah. But Daniel's grave. It's about 300 meters far from here. Miejscowy przewodnik kieruje nas do grobu proroka Daniela. Docieramy jeszcze do słynnej bramy Kleopatry. Na terenach, gdzie chrześcijaństwo pierwszych wieków było tak bardzo kwitnące, pozostało tak niewiele jego śladów. Jednak pobyt w Tarsie i doświadczenie pielgrzymowania zmienia i pogłębia wymiar postrzegania wiary.